Otworzywszy oczy, nadal byłem w szoku i nie potrafiłem przypomnieć sobie, gdzie i dlaczego się znajduję. Potworny ból głowy i uczucie odrętwienia nie ułatwiało zbierania myśli do kupy. Wokół robiło się już ciemno, a wieczorny chłód dawał mi się we znaki. Lekko skołowany rozejrzałem się, wspomnienia wróciły, gdy dostrzegłem za sobą kamienicę z szeroko otwartymi drzwiami frontowymi. Już za dnia było tam przerażająco, a co dopiero po zmroku. Nie miałem zamiaru wracać do wewnątrz, jutro porozmawiam z Kasią. Lekko chwiejnym krokiem ruszyłem biegiem w stronę domu, w głowie próbowałem ustalić jakąś bajeczkę, która pomogłaby mi udobruchać rodziców. Miałem na to czas, ponieważ przez kiepską znajomość części miasta, w której się znajdowałem, i trudności z koncentracją, dwa razy pomyliłem drogę. Niestety, docierając na osiedle, w mojej głowie nadal zielenęła pustka. Tym bardziej, że spotkanie z rodzicami nastąpiło szybciej niż się spodziewałem. Wyraźnie, zmartwieni czekali na mnie przed domem, a ja już po ich minach widziałem, że to nie będzie łatwa rozmowa. Ojciec chciał mi od razu wlać, tam na środku ulicy, jednak mama znów stanęła w mojej obronie, skutecznie go powstrzymując. Takiej burzy w domu jeszcze nie było, w dodatku nie miałem nic na swoje wytłumaczenie i wiedziałem, że zawaliłem. Na szczęście nie doszło do rękoczynów, chociaż lanie byłoby całkowicie uzasadnione. Rodzice martwili się o mnie, ojciec znów obszedł dwa razy całe osiedle. Czego nie omieszkał przypominać mi w co drugim zdaniu, a mama bliska rozpaczy dzwoniła do wszystkich znajomych. Z braku lepszego wyjaśnienia postanowiłem powiedzieć częściowo prawdę, że zagadałem się z koleżanką, potem odprowadziłem ją do domu, a ona zaproponowała, żebym na chwilę wszedł i tak jakoś wyszło. Liczyłem, że może choć trochę złagodzi to sytuację. Po długiej i wyczerpującej emocjonalnie rozmowie udałem się na górę, oczywiście ze szlabanem na wszystko prócz szkoły. Należało mi się nie za celowe łamanie zasad, lecz za głupotę. W nocy znów obudziło mnie drapanie w drzwi. Długie i przeciągłe ruchy sprawiały mi ogromny dyskomfort. Cienka sklejka, z której były wykonane, jeszcze bardziej potęgowała drażniący dźwięk. Sięgnąłem pod poduszkę, gdzie od jakiegoś czasu zawsze miałem latarkę. Zerknąłem na budzik, wskazywał godzinę pierwszą, więc spałem nie więcej niż dwie godziny. Miałem ochotę wstać i po prostu otworzyć oczy, jednak strach zmusił mnie do zupełnie innego zachowania. Zamiast bohatersko stawić czoła zagrożeniu, ja kryłem się pod kołdrą, modląc się, by to się skończyło. Poniekąd moje życzenie spełniło się, gdy po dłuższym czasie skrobanie ustało. Chwilę później jednak usłyszałem odgłos nerwowego szarpania za klamkę, a następnie powolne skrzypienie zawiasów. Nakryłem się mocniej kołdrą, po czym zganiłem się za to w myślach, wiedząc, że ten ruch z pewnością mnie zdradził. Niespieszne, pojedyncze kroki poniosły się w głąb pomieszczenia czułem, że intruz jest już naprawdę blisko łóżka, z trudem powstrzymywałem krzyk, gdy poczułem, jak chwyta kołdrę zaraz przy moich stopach. Wiedziałem, że to kwestia czasu, zanim zerwie ze mnie nakrycie i wtedy usłyszałem dzwoneczek. Nagle ucisk zelżał i niemal biegiem postać uciekła z mojego pokoju. Jeszcze długo leżałem w bezruchu, bojąc się wyjść z ukrycia. Gdy wreszcie zebrałem się na odwagę, zobaczyłem, że drzwi pozostały otwarte. Dziecięca ciekawość kazała mi przyjrzeć się im dokładniej, co po chwili namysłu uczyniłem. Gdy oświetliłem latarką skrzydło po zewnętrznej stronie, zobaczyłem coś, czego mogłem się spodziewać, jednak mimo wszystko wprawiło mnie w przerażenie. Po kolejnym takim incydencie jasna powierzchnia była mocno porysowana. Ślady paznokci na okleinie były mocno widoczne. Postanowiłem poczekać na to, czy rodzice coś o nich wspomną, ponieważ nie mogłem już ufać własnym oczom. Zamknąłem pokój i wróciłem do łóżka. Jednak nie udało mi się zasnąć na zbyt długo, gdy po chwili od zaśnięcia usłyszałem dzwonek budzika. Miałem ochotę rozbić go o ścianę. Wiedziałem, że przede mną kolejny ciężki dzień. Ogarnąłem się i zszedłem na dół. Tam w kuchni siedziała mama, pochylona nad kubkiem kawy, wyglądała na jeszcze bardziej zmęczoną niż ja. Zdawała się w pierwszej chwili nie zauważyć mojej obecności, a ja po wczorajszej akcji nie chciałem jej dodatkowo narażać, więc rzuciłem jedynie cześć. I chyba dopiero wtedy zorientowała się, że nie jest już sama, i aż podskoczyła omalnie wylewając kawy. Postanowiłem, że sam sobie zrobię śniadanie i kanapki do szkoły, żeby mogła odpocząć. Zaproponowałem, że i dla niej coś przygotuję, ale odmówiła kręcąc głową. Dopiero przed wyjściem zapytałem, czy mogę po szkole udać się do Maćka. Bardzo mi na tym zależało. Początkowo odmówiła, tłumacząc, że mogłem pomyśleć o tym, zanim postanowiłem nie wracać po szkole do domu. Jednak ja nie dawałem za wygraną i w końcu udało mi się ją przekonać. Przestrzegła mnie jednak, że mam wrócić przed ojcem, bo jeśli się spóźnię, cóż, nic więcej nie musiała dodawać. Idąc do szkoły, zastanawiałem się, jak zacząć rozmowę z Kasią. Było mi bardzo głupio za wczoraj i czułem, że powinienem ją przeprosić za swój nagły atak paniki. Nadal dziwił mnie fakt, że nikt nie znalazł mnie leżącego przed budynkiem dobre kilka godzin, jednak nie mogłem mieć oto pretensji do dziewczyny. Zauważyłem ją nieopodal szkoły, przy jednym z drzew okalających budynek. Przez chwilę przyglądałem się koleżance, nie wiedząc, jak się zachować. Wyglądała dziwnie, patrząc tempo w korę, mamrotała coś pod nosem, jak kiedyś w toalecie pod ścianą. W końcu zdecydowałem się zbliżyć. Eee, cześć Kasiu odezwałem się lekko drżącym głosem. Ona obróciła się w moją stronę jakoś tak sztywno, jak postać niezależna w grze, a nie żywy człowiek. Bartek cześć rzuciła patrząc w moją stronę nieobecnym wzrokiem Chciałem Cię przeprosić za wczoraj, wiesz, ja nic nie szkodzi. Przerwała mi nagle uśmiechając się życzliwie. Opowiesz mi, gdy będziesz gotowy. Jej reakcja zaskoczyła mnie, ale i ucieszyła. Nie spodziewałem się, że wykaże się tak dużym zrozumieniem. Pomyślałem wtedy, jakim jestem szczęściarzem, mając taką dziewczynę. Dlaczego stoisz tutaj zamiast wejść do szkoły? Ja chyba dzisiaj nie idę. Muszę coś załatwić. Szkoda, liczyłem na kolejny wspólny dzień w szkole. Uśmiechnąłem się i puściłem jej oczko. Chodźmy gdzieś razem na spacer, do parku. Podeszła do mnie i chwyciła za dłonie, patrząc za szklonymi oczami prosto w moje. Proszę, 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 proszę! Powtórzyła tak szybko, że niemal zlało się w jedno słowo. Nie mogę opuszczać lekcji, bo potem będę miał nieprzyjemności. Po południu mam ważne sprawy do załatwienia, ale może jutro? Jutro? Tak, jutro, jutro może być, pod szkołą o dziesiątej? Zgoda, jesteśmy umówieni, muszę już iść, bo spóźnię się na zajęcia. Do jutra, Kasiu. Przytuliliśmy się na pożegnanie, po czym pognałem w stronę gmachu. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że coś było z nią nie tak. Dziwnie mówiła, cały czas była jakaś nieobecna. Pomyślałem, że może po prostu ma jakiś problem, przez to jest taka nieswoja. Nie dawało mi to spokoju do tego stopnia, że nie mogłem skupić się na lekcjach. W sumie od początku równo, główno z nich wiedziałem, bo miałem jakby ważniejsze sprawy na głowie. Z uwagi na nieobecność dziewczyny usiadłem na starym miejscu z kolegami. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele i w ogóle było jakoś drętwo, jednak nie przejmowałem się tym jakoś szczególnie. Każde kolejne 45 minut upływało mi w coraz większym napięciu, Przybliżając mnie do momentu, gdy zobaczę Maćka. Zastanawiałem się, w jakiej formie go zastanę, fantazjowałem, że może już się obudził i powita mnie szerokim uśmiechem. Po ostatnim dzwonku wybiegłem z klasy, jakby się paliło, chyba w rekordowym tempie dotarłem pod jasny budynek szpitala, gdzie już czekała na mnie mama Maćka. Korytarz był jak zwykle pełen ludzi. Czekających na swoją kolej odwiedzin, regulamin był bardzo restrykcyjny i zezwalał na wejście maksymalnie dwóch osób na jednego pacjenta. Gdy stanęliśmy przed drzwiami prowadzącymi do sali chłopaka, wspomnienia z ostatniej wizyty odżyły. Obawiałem się, że znowu ujrzę go stojącego na połamanych nogach, wskazującego na mnie palcem. Jednak na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Niestety. Nie powitał mnie także widok z moich fantazji, gdyż stan zdrowia kolegi nie poprawił się od ostatniego spotkania. Staliśmy przy nim, mówiąc na przemian to do niego, to wymieniając uwagi między sobą. W pewnym momencie kobieta oznajmiła, że musi iść porozmawiać z lekarzem, i poprosiła mnie, żebym tu na nią zaczekał. Nie bardzo uśmiechało mi się zostać sam na sam z nieprzytomnym Maćkiem, jednak nie mogłem odmówić. Gdy wyszła, jakoś przeszła mi ochota na rozmowę z kolegą, wpatrywałem się w niego tak, jakby miał zaraz wstać i mnie pożreć. W pewnym momencie zauważyłem, że chłopak ma otwarte oczy, jak gdyby nigdy nic. Nie mogłem w to uwierzyć, że zdumienia przetarłem swoje i gdy spojrzałem ponownie, aż podskoczyłem, obudził się. Chwilę później jednak pojawił się problem. Maciek zaczął się krztusić i rzucać na łóżku, a odczyty aparatury monitorującej jego funkcje życiowe zwariowały. Obstawiałem, że to efekt szoku, ale nie miałem czasu głębiej się nad tym zastanawiać, ponieważ od razu rzuciłem się do przycisku wzywającego pomoc. Nic, spodziewałem się jakiegoś alarmu lub choćby lampki sygnalizującej zawiadomienie personelu. Pomocy! Zawołałem na całe gardło. Gdy jednak nic to nie dało, postanowiłem wybiec na korytarz. Przecież jeszcze przed chwilą było tam pełno ludzi, prawda? Nieprawda. Kiedy tylko postawiłem stopę za drzwiami sali, ze zdziwieniem odkryłem, że nie ma tam nikogo, a wewnątrz panuje nieprzyjemny półmrok. Wtedy odgłosy, które wydawał kolega, nagle ustały. Znowu to samo, pomyślałem. Pełen obaw o to, co zobaczę, obróciłem się w stronę chłopaka. Maciek siedział na łóżku całkiem spokojnie i patrzył w moją stronę. Nie miał w gardle rurki, a cała aparatura była odłączona. Wydało mi się to dziwne, ale wtedy nie miałem pewności, czy nie dałby rady zrobić tego sam. Wiedziałem, że nie powinienem tego robić, jednak to było silniejsze. Nieumiejętność uczenia się na błędach towarzyszyła mi całe życie. Podszedłem powoli do kolegi. Odruchowo spojrzałem na ekran monitorujący funkcje życiowe. Odczyty wskazywały zero, co potwierdziło, że chłopak jakimś sposobem sam się odłączył. Rzuciła mi się w oczy tylko godzina 16:12. Maciek, Maciuś, nic ci nie jest? zapytałem drżącym głosem. On uniósł lekko głowę i spojrzał na mnie smętnym wzrokiem. Nigdy wcześniej, ani później nie widziałem takiego smutku. Z jego zielonego oka spłynęła pojedyncza łza. Maciek, co ci się stało? Przyklętnąłem przy nim, łapiąc go za dłonie. Były lodowate. Zaraz kogoś wezwa i ci pomogą, ale musisz powiedzieć, co się dzieje. Uciekaj! – Z trudem wypowiedział zachrypniętym głosem. Co? Nie, Maciuś, muszę ci pomóc. Raz cię zawiodłem i nie zrobię tego więcej. Dla mnie jest już za późno. Kolejne łzy spłynęły po jego policzkach. Co? Jak to? Co ty mówisz? W tym momencie ja również nie wytrzymałem i rozpłakałem się. Sprowadzę twoją mamę i doktora, oni ci pomogą. Zerwałem się i ruszyłem w stronę wyjścia z pokoju, nie zważając na to, że Maciek cały czas płacząc powtarzał, żebym uciekał. Skierowałem się w stronę gabinetu lekarskiego, który znajdował się tuż obok. Gdy tylko zbliżyłem się do drzwi, zauważyłem, że uchyliły się nieznacznie. Wparowałem do środka z pominięciem zasad dobrego wychowania. Pomocy! Maciek się obudził! zawołałem od progu Pomo! urwałem nagle, gdy zorientowałem się, że pokój jest pusty. Na dużym biurku, oprócz monitora i stosów papieru, stała niewielka, zdobiona skrzyneczka. Wielokrotnie wspominana przeze mnie naiwność znowu dała o sobie znać. Podszedłem bliżej, z zaciekawieniem oglądając przedmiot. Wyglądała na starą i solidnie wykonaną, lekko zakurzona, zupełnie nie pasowała do pomieszczenia. Z przedniej ścianki wystawał niewielki kluczyk w złotym kolorze. W tym momencie zdecydowana większość osób pomyśli sobie, nie dotykaj tego, uciekaj stamtąd, na kilometr śmierdzi pułapką. Co jeśli nie wszystko, co robimy i mówimy, jest tylko naszym wyborem? Może przez całe życie jesteśmy narażeni na potrzeby sił nieczystych, jedni bardziej, inni mniej, ale każdy przynajmniej kilka razy w życiu został zmuszony do zrobienia czegoś, czego robić nie chciał i nie powinien. Potem, po fakcie, zastanawiał się, czemu, skąd u niego takie irracjonalne zachowanie. Tak samo, gdy ja zorientowałem się w sytuacji, było już za późno na reakcję. Poczułem, jak moja dłoń mimowolnie przekręca kluczyk. Skrzyneczka otworzyła się gwałtownie z cichym wstręgnięciem. Wewnątrz znajdowała się figurka kobiety o czarnych długich włosach, ubrana w czarną sukienkę. W tym momencie z głębi przedmiotu wydobyła się rzewna melodyjka, a laleczka zwolna zaczęła obracać się, wprawiając swój zwiewny, misternie wykonany ubiór w falisty ruch. Gdy lepiej przyjrzałem się postaci wewnątrz, zauważyłem błękitne oczka i czerwone usta w uroczym, delikatnym uśmiechu zdobiące jej buzię. Cała figurka wyglądała na ręcznie robione arcydzieło. Nigdy przedtem nie widziałem czegoś takiego. Pokaz, którego byłem świadkiem, był piękny i przerażający zarazem. Poczułem niezwykle głęboki smutek, zapewne spowodowany muzyką zmieszany z radością wirującej z gracji postaci. Po wewnętrznej stronie wieczka umieszczone było prostokątne lusterko, lekko zabrudzone i uszkodzone. Przez chwilę skupiłem się na swoim odbiciu w zwierciadełku. W tym momencie melodia skończyła się, a wraz z ostatnią nutą źrenice moich oczu w odbiciu gwałtownie rozszerzyły się, a twarz wykrzywiła w upiornym uśmiechu. Krzyknąłem i odskoczyłem, odwracając wzrok. Pozytywka zamknęła się z trzaskiem. Patrzyłem przez chwilę na przedmiot z konsternacją, nie będąc pewnym, czy to, co zobaczyłem, wydarzyło się naprawdę, czy tylko w mojej głowie. Nagle kluczyk sam się przekręcił i wieczko znów wyskoczyło do góry. Tym razem jednak głowa lalki zwisała bezwładnie, jakby miała złamany kark. Jej twarz przybrała grymas cierpienia i przysiągłbym, że widziałem prawdziwe łzy wyciekające z jej oczek. Nie zdążyłem przyjrzeć się dokładnie, gdyż po kilku chwilach zamiast tkliwej melodyjki z pozytywki dało się słyszeć potworne wrzaski agonii wielogłosów, dokładnie takie same jak z komputera Maćka. Wrzasnąłem i odwróciłem się tak gwałtownie, że niemal upadłem. Jednak udało mi się w ostatniej chwili podeprzeć wyciągniętymi dłońmi i na czworaka dotarłem do drzwi. Dopiero opierając się o nie, zdołałem podnieść się i wybiec na korytarz. Tutaj wszystkie, umieszczone w suficie świetlówki, migały wściekle, tworząc atmosferę znaną z horrorów. Powrócili również ludzie, przynajmniej tak mi się wydawało. Wszyscy stali pod jedną ścianą w równych odstępach, ze spuszczonymi w dół głowami. Nauczony poprzednimi doświadczeniami, odpuściłem sobie jakiekolwiek próby interakcji z nimi, mając nadzieję, że pozostaną w tym dziwnym letargu do czasu, gdy się oddale. Teraz chciałem jedynie zabrać stąd Maćka i uciec jak najdalej. Gdy stanąłem w progu jego sali, moje serce zamarło. Chłopak leżał na łóżku, a nad nim stała kobieta w czerni, trzymając dłonie zaciśnięte na jego szyi. Bełkotała coś zachrypniętym od płaczu głosem. Krzyknąłem spanikowany, żadnych konkretnych słów, po prostu bezsilny ryk rozpaczy. Obydwoje skierowali wtedy swoje spojrzenia w moją stronę z tym samym szerokim uśmiechem i nienaturalnie powiększonymi źrenicami. Tego było już za wiele. Ruszyłem korytarzem w kierunku wind, porzucając plan ratowania kolegi. Minąłem portiernie, nawet nie spoglądając w kierunku pielęgniarki. W ostatniej chwili skręciłem w stronę klatki schodowej, nie chcąc pozostawać tutaj ani chwili dłużej w oczekiwaniu na kabinę. Ledwo wyrabiając się na zakrętach, zbiegłem na dół. Gdy tylko znalazłem się w holu, wpadłem z impetem na jedną z pielęgniarek tak, że oboje wylądowaliśmy na posadzce. Ja pozbierałem się momentalnie, ona siedziała jeszcze przez chwilę, najpewniej będąc w szoku. W całym pomieszczeniu zapadła grobowa cisza, a wszystkie oczy zwrócone były na nas. Czym prędzej dopadłem do młodej kobiety i pomogłem jej wstać. Tam, na intensywnej terapii, on umrze, proszę mu pomóc, proszę! Zacząłem szarpać ją za dłonie, ciągnąc w kierunku schodów. Uspokój się, co się dzieje? Mój, mój kolega Maciek, on umiera, proszę sprawdzić, co z nim, proszę mu pomóc! wykrzykiwałem na całe gardło. Dobrze, spokojnie, chcesz pójść tam ze mną? Jej głos był miły, delikatny i ciepły. Pokręciłem energicznie głową. W porządku, zaczekaj więc tutaj, ja pójdę i dowiem się wszystkiego. Uśmiechnęła się i ruszyła do windy. Gdy tylko zniknęła za srebrnymi drzwiami, wytrzymałem jeszcze kilka minut, potem strach wziął górę i uciekłem przez oszklone wejście. Biegłem co sił w nogach, przemierzając kolejne ulice w drodze do domu. Po drodze zapytałem przechodnia o godzinę. Ojciec miał lada chwila wrócić z pracy, więc musiałem się spieszyć. Najbardziej bałem się tego, że spotkam go na ulicy, a przez to mama będzie miała nieprzyjemności. Szedłem do domu najciszej jak mogłem. Z kuchni od razu dostrzegła mnie rodzicielka i z niemal morderczym spojrzeniem pokazała mi, żebym był cicho i szedł na górę. Zrozumiałem, że tata jest w domu, a ona musiała go okłamać. Jak go znam, to chciał sprawdzić, czy na pewno jestem w domu, więc zapewne sporo pracy kosztowało ją przekonanie, by tego nie robił. Posłusznie udałem się na górę, udając zajętego, i wtedy zorientowałem się, że zostawiłem w szpitalu plecak. Dobrze, że następnego dnia była sobota, rano przed spotkaniem z Kasią pójdę go odebrać. Kolejne szokujące odkrycie sprawiło, że zacząłem podawać w wątpliwość moją poczytalność. Chyba jednak zamknięcie w psychiatryku nie byłoby całkiem bezpodstawne. Jak chciałem iść po plecach i spotkać się z Kasią, skoro miałem szlaban? I na cholerę w ogóle się umawiałem, wiedząc to. Dziewczyna naprawdę zawróciła mi w głowie, to niedobrze. Tak przynajmniej pisali w brawo. Wieczorem, przy kolacji, postanowiłem poprosić ojca, żeby pozwolił mi iść zobaczyć się z koleżanką. Przychylność mamy załatwiłem sobie już wcześniej, co nie było łatwe. Powiedziałem jej też o plecaku i to ostatecznie zakończyło sprawę. Po długim namawianiu wreszcie ustąpił. Cały wieczór i większość nocy myślałem naprzemiennie o Kasi i Maćku. Z jednej strony czułem ekscytację na myśl o spotkaniu z dziewczyną, z drugiej martwiłem się o kolegę. Miałem nadzieję, że to wszystko było tylko iluzją i nic mu nie jest. Na samo wspomnienie zdarzeń których doświadczyłem w szpitalu, na moim ciele pojawiła się gęsia skórka i profilaktycznie omiotłem światłem latarki wszystkie kąty w pokoju, szafę, wyjrzałem za okno oraz za drzwi, lecz na całe szczęście ta noc była spokojna. W sobotę rano zjadłem śniadanie i rozpocząłem przygotowania do randki. W łazience spędziłem chyba godzinę, potem ubrałem białą koszulę oraz dżinsy i wyszedłem z domu. Swoje kroki skierowałem do szpitala, nie byłem pewien, gdzie zostawiłem plecak, ale miałem przekonanie graniczące z pewnością, że będzie na portierni oddziału albo na dole. Liczyłem, że uda mi się dowiedzieć czegoś o stanie zdrowia Maćka. Mimo faktu, że była sobota, pod budynkiem panował spory ruch, przedzierając się przez tłum, starałem się jak najszybciej dotrzeć na recepcję, by nie tracić czasu w kolejce. Nagle jakieś dwa metry przede mną pojawiła się osoba w czarnej sukni. Momentalnie zatrzymałem się, patrząc na nią przerażony. Pierwszy raz widziałem ją w takim tłumie. Czarny woal zasłaniał jej twarz i zdziwił mnie trochę fakt, że miała na głowie kapelusz, jednak nie był to czas na rozmyślania na temat demonicznej garderoby. Stałem jak sparaliżowany i nie mogłem wymyślić nic, co pozwoliłoby mi wyrwać się z opresji. Bardzo nie lubiłem tego stanu bezradności i w tamtym czasie zwalałem całą winę na moją nieporadność. Kobieta wyciągnęła w moją stronę dłoń odzianą w czarną rękawiczkę. Ja mimowolnie zacząłem dygotać z przerażenia. Zostaw mnie! Proszę, zostaw mnie! Krzyczałem, zasłaniając oczy dłońmi. Bartek, Bartuś, uspokój się! Odkryłem się spoglądając na postać i spod osłoniętego welonu dostrzegłem twarz mamy Maćka. Dziesiątki spojrzeń ludzi wokoło sprawiło, że moje policzki zapłonęły rumieńcem. Przepraszam, ja, ja... Już dobrze, odpowiedziała zachrypniętym, cichym głosem kobieta. Chyba miała za sobą ciężką noc, ponieważ wydawało się, jakby od wczoraj postarzała się z dziesięć lat. Czerwone, podkrążone oczy, uwydatnione zmarszczki i spiesznięte usta, nasuwały mi na myśl oblicze lamentującej kobiety. Artuś, dobrze, że Cię widzę. Opowiedz mi, proszę, co się wczoraj stało, gdy poszłam porozmawiać z doktorem? Nic. Ja przepraszam, że znów uciekłem. Wiem, że prosiła Pani, żebym został, ale ja, ja, ja nie mogłem wyjąkałem z trudem. Nie kłam. Mój syn nie żyje. Aparatura wykazała zatrzymanie funkcji życiowych dokładnie dwie minuty po szesnastej, czyli jakieś pięć minut po moim wyjściu. Mimo tego nie włączył się alarm, a gdy wróciłam, on tam już leżał, podpięty ale martwy. Zaniosła się głośnym płaczem. Jej głos brzmiał tak znajomo, jeśli tak brzmi rozpacz matki po stracie dziecka, to czy prześladująca mnie istotę spotkało kiedyś coś podobnego? Ona twierdzi, że Maciek umarł dwie minuty po szesnastej, a kiedy z nim rozmawiałem, było dziesięć minut później. Godzina, którą wtedy wskazywał zegar na ekranie, wryła mi się w pamięć tak mocno, że nie było mowy o pomyłce. Rozmawiałem z duchem? A może sprawka to jej kobiety? I czym w takim razie była ta scena, gdy dusiła go na łóżku? Miała mnie nastraszyć? Sprawdzić? Te myśli w tamtym momencie zalały mój umysł niczym występująca z brzegów rzeka. Bartek, Bartek, dotarło do mnie wołanie jakby z otchłani. Ocknąłem się z zamyślenia, widząc ponownie przed sobą oblicze z rozpaczonej kobiety, która szarpała mnie za rękę. Bartek, co się wtedy stało? Dlaczego mu nie pomogłeś? Mogłeś przecież kogoś zawołać. Byliśmy w pokoju obok. Dlaczego ten cholerny alarm milczał? wykrzykiwała mi prosto w twarz szarpiąc za rękę poczułem się przytłoczony całą tą sytuacją nie dość że dowiedziałem się właśnie o śmierci mojego kolegi to jeszcze jego mama obwinia mnie o to że mu nie pomogłem wyrwałem jej się gwałtownie i spojrzałem głęboko w oczy nie potrafiłem jednak wydusić ani słowa po prostu uciekłem Kobieta za mną coś wołała, jednak nawet jej nie słuchałem. Nie chciałem już o tym wszystkim myśleć. Biegłem praktycznie na oślep przez łzy zalewające moje oczy. Gdy dotarłem pod szkołę, zapytałem przechodnia o godzinę. Do spotkania miałem jeszcze dwie godziny. Przez ten czas zdołałem trochę ochłonąć. Wreszcie przyszła. W białej sukience wyglądała jak anioł. Delektowałem się tą chwilą, obserwując, jak powoli z gracją zbliża się w moim kierunku. Czułem się naprawdę szczęśliwy, chyba tylko dzięki niej udało mi się przetrwać ostatni okres. Uściskała mnie w przywitaniu, co wprawiło mnie w zakłopotanie. Zalany rumieńcem, stałem w milczeniu, gapiąc się na nią, jak ciele namalowane wrota, aż w końcu to ona zaproponowała, żebyśmy poszli do parku. Czułem się jak ostatni dureń, ale Kasia była taka wyrozumiała. Podczas spaceru rozmawialiśmy na przeróżne tematy, jednak w mojej głowie ciągle kłębiły się myśli o zmarłym koledze i mimo, że starałem się nie dać tego po sobie poznać, ona chyba domyśliła się, że coś jest nie tak. – Bartek? – chwyciła mnie mocno za dłoń i zatrzymała, przeciągając w swoją stronę. – Co się dzieje? Tylko nie kłam! – jej spojrzenie, wbite w moje oczy, prześwietlało mnie niemal na wylot. Chwilę milczałem, chciałem odwrócić wzrok, ale nie potrafiłem. Maciek, nie żyje. Odpowiedziałem drżącym głosem, a po chwili łzy samoistnie istnie spłynęły po moich policzkach. Zacisnąłem powieki, chcąc je powstrzymać, lecz nic to nie dało. Biedny, musi być ciężko. Odpowiedziała beznamiętnym tonem, jakby czytała to zdanie z kartki, a nie wypowiadała prosto z serca. Jestem przy tobie, już zawsze będę i możemy widywać się codziennie, jeśli poprawić to humor. Przytuliła mnie mocno. Poczułem przyjemne ciepło ogarniające moje ciało, a nagła fala radości skutecznie wyparła doskwierający mi smutek. To niemożliwe. Odparłem krótko. Mam szlaban. Dzisiaj jeszcze udało mi się przekonać rodziców, ale na tym koniec. Nie pozwolą mi wychodzić nigdzie indziej niż do szkoły, a po lekcjach muszę wracać od razu do domu. Więc póki co możemy widywać się tylko w klasie. Dziewczyna odsunęła się ode mnie i obdarzyła promiennym uśmiechem. Więc może zaprosisz mnie do was? Porozmawiam z twoimi rodzicami, i gdy poznają twoją dziewczynę, to zrobią wyjątek. E... No, nie wiem. Zabahałem się nieco. Może masz rację. Uśmiechnąłem się szeroko. Zgodzisz się przyjść do mnie? Dziewczyna jedynie pokiwała głową. Trzymając się za ręce, ruszyliśmy w stronę mojego domu. Oczywiście całkowicie zapomniałem o plecaku, który nadal czekał na odbiór. Liczyło się tylko to, że za chwilę przedstawię rodzicom Kasię jako swoją dziewczynę. Znali ją już wcześniej, ale tylko z widzenia. W końcu dotarliśmy na miejsce. Wpuściłem koleżankę przodem i zamknąłem drzwi. Poczekaj tutaj szepnąłem, słysząc, że mama jest w kuchni. Pójdę zrobić wstęp. Ona jedynie pokiwała głową. Mamo powiedziałem, stojąc w progu pomieszczenia chciałbym przedstawić wam moją dziewczynę to znaczy już ją trochę znacie to Kasia z mojej klasy. Mama popatrzyła na mnie przez chwilę w milczeniu z zafrasowaną miną. Synku, naprawdę nie wiem, co się z tobą dzieje. Dlaczego tak kłamiesz? Ale, ale naprawdę, mamo, ona tu jest. Wyciągnąłem dłoń w stronę przedpokoju i poczułem pewny uchwyt mojej dziewczyny. Bartuś, Kasia była tylko na rozpoczęciu roku pożegnać się. Przeprowadzili się. Po jej słowach nogi ugięły się pode mną. Usłyszałem szaleńczy śmiech stojącej obok mnie postaci. Obróciłem głowę i zobaczyłem na twarzy, istoty przypominającej kasie, nienaturalnie szeroko rozciągnięte wargi i ogromne źrenice wlepione we mnie. Widziałem ją jak przez mgłę, nim wszystko zasnęła ciemność, i poczułem, jak bezwolnie opadam na podłogę. Obudziłem się w szpitalu tym samym, w którym leżał maciek. Dowiedziałem się, że byłem nieprzytomny kilka godzin. Po trzech dniach obserwacji i wykonanych badaniach zwolniono mnie do domu. Rodzice pozwolili mi zostać w domu jeszcze tydzień, żebym doszedł do siebie. Wtedy wszystko zaczęło się układać: dziwne zachowania dziewczyny i to, jak inni na mnie patrzyli. Tylko ja ją widziałem. Powrót do szkoły był ciężki. Przez ostatnie wydarzenia przylgnęła do mnie łatka wariata i mogłem poczuć się tak, jak przez tyle lat czuł się Maciek. Po tych wydarzeniach lamentująca kobieta przestała się pojawiać. Czasem zastanawiałem się, czy czułem się bezpieczniej widząc ją, czy nie. Po miesiącu zacząłem normalnie funkcjonować i czasem wydawało mi się, że to był tylko koszmar. Chciałbym napisać, że to już koniec. Jednak najskuteczniej dręczy się, dając nadzieję. Wkrótce miałem się przekonać, że to dopiero początek. Scenariusz Piotr Kucharski czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.